Nazywam się Wojtek Makowski, jestem niewidomym pływakiem, paraolimpijczykiem. Zachęcam wszystkich do subskrybowania Obiadu z Mistrzem, bo jest smacznie i ciekawie. Jest sobota, jesteśmy w Łodzi, ty na co dzień mieszkasz w Warszawie. Jesteś po treningu. Okej, okay. Jeszcze mnie tu poprawiają, jeszcze raz będę ten. Skąd ty w ogóle bierzesz motywację i nie wiem, jakąś chęć, pomysł na to, żeby w sobotę rano wskoczyć do basenu? Myślę, że nie jestem jedynym człowiekiem, który pracuje w sobotę. W sumie to wiele osób pracuje 6 dni w tygodniu. No i to jest zwyczajnie taki tryb pracy, że wstaje się codziennie rano, w sobotę też, bo trzeba kilometraż odpowiedni przepłynąć, swoje trzeba przepracować w wodzie. Jeżeli jeszcze chce się coś powalczyć na zawodach międzynarodowych, no to taka jest droga. No, jeżeli by mi się odechciało, no to wtedy musiałbym się też pogodzić z tym, że wyniki później będą proporcjonalnie szły w dół, a tego jeszcze nie chcę, dlatego mam siłę i może z ochotą bywa różnie, ale wiem, że trzeba. No, to jest normalne, każdemu się czasem chce mniej albo bardziej. No ale wszyscy swoje robią, nie? A jak wygląda twój normalny dzień? Już nie mówię, że sobota, tylko normalny dzień tygodnia. No normalny dzień tygodnia jest taki, że mam 2 treningi zwykle. Jeden trening jest zwykle wcześniej rano, bo w Warszawie trenujemy od 6. Drugi trening mamy zwykle o 16. Dlatego wiadomo, że cały właściwie mój tryb życia jest podporządkowany pod ten sport, bo po porannym treningu trzeba się zdrzemnąć, żeby później mieć siłę na kolejny trening. Dobra, no i powiedzmy, jest ta dżemka twoja. Dżemka, tak. No i dalej, co się dzieje? No i po dżemce wstaję tak naprawdę, muszę się rozbudzić, to też chwilę zajmuje, bo to jest niestandardowe dla organizmu, że śpi się w dzień, dlatego to człowiek jest taki trochę klapnięty na początku, więc powiedzmy, że z pół godziny dochodzę do siebie. Jest obiad, który muszę zjeść sztywno 2 godziny przed treningiem. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby to było 2 godziny przed popołudniowym, bo to jest taki optymalny czas, żeby już jakby powiedzmy jem dużo. Tak nie naprawdę. Nie wyglądasz. No wiem, ale jakbym nie trenował, jadł tyle co jem, to myślę, że tutaj byś mnie musiał na taczkach przywieźć. Ty miałeś pewną przerwę w pływaniu, tak? Tak, tak, to prawda. Jakby rodzice od małego mnie uczyli, że trzeba się ruszać i mam się ruszać i koniec po prostu. Żeby być zdrowym, silnym, to po prostu trzeba się ruszać. I oni mnie tego nauczyli. Bardzo jestem im za to wdzięczny. Bo mimo tego, że przestałem pływać ze względu na to, że przyszło liceum, inne zajęcia, inna szkoła, dużo więcej nauki, no nie było już jakby mi tak wygodnie jeździć tak często na basen. Ale jako, że nie byłem w stanie przestać się ruszać, to poszedłem na siłownię i 5 lat, właściwie do końca drugiego roku studiów, spędziłem właśnie chodząc na siłownię. Najpierw na WF-ach w liceum z moim WF-istą. On zabierał mnie, robił mi właściwie takie indywidualne lekcje, poświęcał mi mnóstwo czasu i on we mnie właśnie zaszczepił. Wyciskanie? Tak, uwielbiałem wyciskać. Zresztą do dzisiaj, jak o tym myślę, to mi się tak na serduszku przyjemnie robi. I wiem, że na tę siłownię wrócę finalnie, jak skończę pływać, bo bardzo lubię ćwiczenia siłowe. Zresztą przychodziło mi to nawet dosyć łatwo, bo jestem trochę krótki. Mam krótkie ręce, krótkie nogi, a to jest jakby atut, jeżeli chodzi o ćwiczenia siłowe. Jeżeli chodzi o pływanie, to niekoniecznie, dlatego nie planowałem w ogóle wyczynowego pływania, bo ja nie bardzo na pływaka w ogóle wyglądam. Zazwyczaj są wyżsi? No tak, zazwyczaj to są naprawdę byki po 1,90 m. To nawet moi rywale, to ja przy nich wyglądam jak lolek przy bolku. To czym ty nadrabiasz, skoro osiągasz doskonałe wyniki? Czym nadrabiasz nad tymi wielkimi chłopakami? Bo jednak oni zostają w tyle. No, znaczy, tak w tyle, no nie wszyscy. No, znaczy, chyba tym nadrabiam, że się po prostu tym nie przejmuję od samego początku. Zacząłem jakby, wszedłem w to wyczynowe pływanie, nie licząc kompletnie na nic. Po prostu chciałem zająć się czymś naprawdę ciekawym, przynależeć do jakiegoś fajnego projektu. No bo chodziłem na siłownię, sprawiało mi to radość, ale jakby to było wszystko, no tak, no robię to dla siebie, nie? Bez żadnego tam jakiegoś konkretnego celu.
I brakowało mi, żeby robić po coś. I nagle właściwie znalazłem się w sytuacji, gdzie zaproponowano mi, żebym dołączył do klubu, żebym spróbował jeździć na zawody. Mówię, wow, jaka jazda w ogóle. W sumie spływaniem jest jak z jazdą na rowerze. Nie zapomina się tego. Jakoś przypomniało mi się to, co robiłem do końca gimnazjum. Okazało się, że wydolnościowo też nie stoję najgorzej. Może nie rewelacyjnie, ale nie najgorzej. No i jakby ta siła, którą wypracowałem sobie, też tutaj zagrała na moją korzyść. Zresztą dlatego też jestem sprinterem, a nie długodystansowcem. Bo jakby ciężko nadrobić te lata treningu, tych wysiłków raczej krótkich, ale mocnych. Stąd ten sprint, nie? No i od początku właściwie nie liczyłem na nic. Mówię, dobra, pójdę sobie, popływam, może coś z tego wyjdzie, może nie, ale będzie fajnie, coś się zadzieje. I kiedy zacząłeś traktować pływanie poważnie i zobaczyłeś, że coś z tego wyjdzie? Znaczy, poważnie traktowałem to od początku, bo tak jak mówię, może na nic nie liczyłem, ale chciałem to robić mimo wszystko jak najlepiej się da, bo jak się za coś zabieram, to chcę mieć tą pewność, że robię spokojnie, to... Spokojnie, można tak podchodzić, czekaj, ci przesunę tutaj picie, bo będzie jedzonko. Dzięki bardzo. O, dzięki wielkie, dzięki. Już ci daję... Okej, okay. To fajna miska, nie będzie wypadało. Jakbyś chciał, tu jest jeszcze łyżka, ale sobie myślę, że dasz radę. Układam radę, no. Nie jestem wirtuozem, jeżeli chodzi o jedzenie, natomiast jestem głodny po treningu, więc proszę o wybaczenie. Smacznego życzę. No smacznego, o pyszne. Pyszne? Pyszne. Uwielbiam jeść. Tutaj państwo będą mieli pozytywne opinie od ciebie. Nie, no wyśmienite w ogóle. W karierze każdego sportowca jest coś takiego, że nagle mówi sobie tak, to robię to na serio i naprawdę i wchodzę w to na 100%. Kiedy ty stwierdziłeś, że no, pływanie to jest, no masz szansę osiągać najlepsze wyniki? Coś takiego we mnie się pojawiło właściwie po Mistrzostwach Europy w 2014 roku. To były właściwie pierwsze poważne zawody międzynarodowe, na jakie pojechałem, więc ja sobie tam jechałem. Pamiętam, że mieszkałem wtedy przed tymi zawodami w pokoju z kolegą, też niewidomym pływakiem, z Marcinem Ryszką. Zresztą pozdrawiamy Marcina. On wtedy był właśnie takim starszym kolegą, który mnie wprowadzał do tej kadry, no bo już był w niej od wielu lat. No ale myśmy się tak śmiali, patrząc tam po wynikach naszych potencjalnych rywali, bo były już listy startowe, że w sumie jedziemy sobie tam na wycieczkę, no gdzie, z nimi będziemy się ścigać, bo będziemy oczywiście walczyć. Ale mówię, Marcin, jedziemy na wycieczkę, nie? Jedziemy. Turystycznie pojechałeś. No oczywiście z przymrużeniem oka, jasne, bo jasne. Za coś takiego to może mi się zebrać bura później. No w każdym razie, no tak... Nie napinałem się od samego początku, ale pojechaliśmy, to był akurat w Eindhoven. No i tam sobie startowałem, robiłem sobie swoje, podobało mi się. Zrobiłem dwie życiówki na 100 grzbietem, później na 50 kraulem. Mówię, fajnie, no można tutaj naprawdę z siebie dać sporo. No i ostatni start, 100 kraulem. Nagle kończę wyścig i dowiaduję się, że jestem na trzecim miejscu. Mówię, zaraz. Wy chyba kogoś dyskwalifikowali. Ale okazało się, że nie. To okazało się, że jesteś dobry. Znaczy okazało się, że mogę powalczyć. Tak wtedy doszło do mnie, że może są jakieś większe perspektywy niż przewidywałem wcześniej, nie? Że może to nie tylko taka odskocznia i tylko taka zajawka, ale... No i później zaczęliśmy. Zaczęło się troszeczkę więcej treningów, trochę dłuższe treningi. Mówię, okej, idę w to. Niech się dzieje, co chcę. No, za rok były Mistrzostwa Świata. Mówię, w sumie też pierwsze Mistrzostwa Świata i też niekoniecznie muszę od siebie czegokolwiek oczekiwać. No jadę po prostu... Bez presji, nie? Tak, jadę na kolejny wyjazd i tyle. Czy trzeba mieć jakieś specjalne warunki, żeby dopasować się do danej konkurencji, do danego stylu, czy po prostu to jest tak, że idziesz na trening przez pierwszy, powiedzmy, część twojej kariery i nagle okazuje się, że to ci dobrze wychodzi, to już kontynuujesz z trenerem? Na początku właściwie nikt nie wie, kim jest, nie? Jakby trzeba popływać trochę, no i zobaczyć, gdzie te wyniki będą szły najszybciej. A trenujesz wszystkie style, czy potem już... Generalnie tak, generalnie to trzeba się rozwijać równomiernie. Trzeba pracować nad wszystkimi partiami mięśniowymi, bo przy każdym stylu są ważne i ręce, i nogi, i mięśnie korpusu, brzuchem się trzyma, plecami. Każdy mięsień jest ważny. Można mieć, powiedzmy, predyspozycję w kierunku jakiegoś stylu, ale przy każdym stylu pracuje całe ciało, także ten rozwój musi być równomierny. No. A czego nie lubisz?
Delfina. O Boże. Tak strasznie chciałbym się nauczyć pływać delfinem, ale w moim wykonaniu to wygląda, że stoję w miejscu i ruszam rękami jak jakaś dżdżownica w wodzie. Nie idzie do przodu. Wiesz, coś w tym jest. Ja jak płynę delfinem... A, i żabką. No tak, ale żabką to jak płynę, to w ogóle się czuję, jakbym miał jakiś problem ze sobą, taki mentalny, głęboki. Nie idzie, nie idzie. Śmieją się ze mnie, że turysta płynie. Wróćmy na chwilę do twojego trybu życia. Ranne wstawanie. Dosyć pewnie wczesne chodzenie spać, czy jesteś siedzącym długo? Nawet jakbym był, to musiałbym zweryfikować swoje przyzwyczajenia, no bo sen jest bardzo ważny. No i jeżeli ja wstaję powiedzmy piąta, no to im później pójdę spać, tym gorzej dla mnie. Także to wymusza to, że najpóźniej do 11 muszę spać. To też na moją narzeczoną wpływa, no bo wiadomo, że ona jest gdzieś tam cały czas ze mną i nie tylko ja, ale też moje otoczenie całe musi się dostosować do tego. Wiele się mówi o sportowcach, ale tak naprawdę całe otoczenie sportowców pracuje na to, żeby on mógł normalnie funkcjonować. I o tym trzeba pamiętać. Mało się o tym mówi, ale jakiś czas temu właśnie zdałem sobie z tego sprawę. Mówię, kurczę, że przecież ta moja Magda, no to jest naprawdę przeze mnie też ograniczona, nie? I to jest trochę też taka, no nie ma co gadać, ale odpowiedzialność. I jakoś by wypadało jej się za to odwdzięczyć, wynagrodzić. A ja się wkopałem. Będzie się kazała wynagradzać teraz dopiero. Do czego ty się teraz przygotowujesz? Masz jakieś w najbliższym czasie ważne dla ciebie zawody? Jakie najbliższe, poważne, to mamy Mistrzostwa Świata na przełomie lipca i sierpnia. No i do nich teraz już przygotowujemy się. Czyli już się zaczęło przygotowania... takie stricte pod tą imprezę? Tak, bo to zawsze jest główna impreza w każdym roku, międzynarodowa albo Mistrzostwa Europy, Świata, Igrzyska. No i wiadomo, że tak naprawdę to cały rok się przygotowuje do głównej imprezy, a do Igrzysk to nawet i całe 4 lata, bo to jest cały cykl. Teraz na treningach bywa różnie. Ja się strasznie irytuję, jak mi coś nie idzie, ale mój grzbiet się troszeczkę rozpadł jakiś czas temu już. To znaczy? No tak jakby prześledzić te moje wyniki, to nie trzeba tam być wielkim filozofem, żeby wpaść na to, że to, co popłynąłem na igrzyskach, to nie bardzo się do tego zbliżam przez ostatnie lata, bo przyszła kontuzja niecały rok po igrzyskach i czegoś mi tam brakuje od tamtej pory. Po kontuzji śladu nie ma, ale gdzieś mi się trochę rozleciał sam styl. A co czym była spowodowana kontuzja? A to wyszło przeciążenie barku. To takie typowe dla pływaków. Dużo tymi rękami kręcimy i barki lubią się buntować czasem. Nic poważnego, ale gdzieś od tamtej pory wypadłem z takiego sztosu, jak to mówią. Jasne, ale w Meksyku poszło ci całkiem nieźle. No tak, ale czasowo to rewelacji nie było. A mówiłeś o tym, że masz ustalone, jeżeli mówię o diecie, ustalone pory jedzenia, żeby nie przeszkadzało ci to w treningu zapewne, nie? Żeby dokładnie ci nie bulgotało. To trzeba mieć wypracowane. Znaczy żadna filozofia. Rano przed porannym lekkie śniadanie, po porannym większe śniadanie, później jakaś przekąska, obiad 2 godziny przed treningiem popołudniowym, obfity obiad, bo często te treningi popołudniowe to są po 3 godziny, więc izotonik czy jakieś Vitargo może nie wystarczyć. Trzeba się naprawdę solidnie najeść, no a też dać czas żołądkowi, żeby to po prostu przetrawił, nie? Zdarzyło ci się iść najedzonym na trening? Oj tak. I co się wtedy dzieje? No wtedy jakby trzeba mocno się w sobie trzymać, żeby... Żeby nie zabrudzić baseru. Dokładnie, żeby nie wymusić wymiany wody. A czy masz jakiś swój, nie wiem, styl koncentracji, słuchawki, odłączenie od rzeczywistości? Jak u ciebie to wygląda? Znaczy dla mnie, jak już przychodzą takie dni przed tymi najważniejszymi startami, dla mnie przede wszystkim relaks. Luzik, rozmowy, żarciki, muzyczka, filmy, no wszystko, co relaksuje człowieka wtedy jak najbardziej. Żeby się jak najbardziej wyluzować, odprężyć, uspokoić. To jest podstawa. Człowiek jak się spina, to się męczy. Dzięki temu, że pływasz, to też w sumie możesz korzystać turystycznie, no nie? Z tego. No wszyscy tak mówią, ale też trzeba pamiętać, że taki wyjazd to raz do roku, no cały rok jednak się zasuwa, nie? No tak. No ale faktem nie wiadomo, kiedy bym trafił do Meksyku. A tak faktycznie tam byłem i wspominam ekstra. Gdzie są następne mistrzostwa? Teraz mamy
No znowu mi się oberwie, że sobie popodróżuję. No. W Malezji, na Borneo akurat. No, raz do roku jeszcze narzeka, że raz Meksyk, raz Malezja. Co za człowiek. No nie. Skończyło się. Skończyło się, bardzo tak. Bardzo to przykre. Ale było pyszne. A najadłeś się choć trochę? Oj tak. Tak. Czy ja mogę ten? Super. Ja bym poprosił jeszcze wodę też, dobrze? Niegazowaną też? Niegazowaną też może być z cytryną. Dobra, to proponuję od razu deser od firmy. Beza. Beze? Kosem. No, brzmi kusząco. Pani dietetyczka powiedziała, że 10% diety może być nie w porządku, jeżeli reszta jest w porządku, więc powiedz mi, że dzisiaj w te 10% wchodzi mi ta beza. Sam wyścig. Wszystko musi być przygotowane jakby przed samym startem, także ja wstaję rano, wiem, że wszystko, czego mi potrzeba, mam w plecaku. Ja tylko ten plecak zabieram, idę na śniadanie, jedziemy na basen. Mamy wymierzone wszystko, mniej więcej dostosowane do godziny startu, czyli mniej więcej wiem, o której muszę wyjść na rozgrzewkę, o której muszę iść założyć skórę i o której mam się stawić w kolorumie, czyli w miejscu, gdzie wspierają się wszyscy zawodnicy 15 minut co najmniej przed swoim startem danej serii. Czyli wszystko jakby mamy przygotowane dzień wcześniej, wyliczone. Śniadanko, jakieś tam węgle. Najlepiej trochę na słodko. Dżemik? Dżemik, jakieś naleśniczki. Tak, żeby było nieco kalorycznie, no ale też nie ciężko, żeby się czuć lekko, ale energetycznie, nie? Jasne. No i cóż, no i ja się staram zawsze jakby w ogóle nie myśleć o tym, po co ja właściwie mam zaraz płynąć, bo im więcej człowiek myśli, tym gorzej. Słyszysz dźwięk startowy i co, w głowie jest tylko naparzać, czy jest jakaś, coś tam się dzieje w środku? No, co się dzieje w środku? Przyznam szczerze, że pierwszych 50 ze swoich startów to ja nigdy nie pamiętam. Taka adrenalina? Koncentracja. Jak już jestem zaraz przed startem, to w ogóle staram się wyłączyć. Jak zakładam czepek i okularki, to robię takimi ospałymi ruchami, powoli. Taki w ogóle jakbym był taki na takim zwolnionym tempie, nie? Slow motion. Niektórzy robią tak, że idą tam się, tą nogę. Ja strasznie tego nie lubię. Nie lubię się pobudzać, bo ja jakby jestem zmotywowany. Nie muszę się jeszcze bardziej jakoś tam rozsierdzać, nie? Aha. Prawdziwa walka się zaczyna po nawrocie, bo wtedy już wiem, że została ostatnia prosta, no i jedziemy, ile fabryka dała. Ostatnie 15 metrów to już zawsze doskonale pamiętam, bo one już bolą i to wtedy się ciągnie już sercem. Tak jak to mówią, pierwsza pięćdziesiątka w przypadku tych, co na setkę pływają, to pierwsza pięćdziesiątka jest rozumem, a druga serduchem. I to się sprawdza, bo na pierwszej nie można się zajechać, ale trzeba znowu też mocno zacząć, żeby być gdzieś tam w miarę w dobrej pozycji do tego, żeby włożyć wszystko na stół. No i to jest minuta z hakiem i wtedy musi... Po robocie. Tak, tak, to jest bardzo krótka opcja, nie? Nie ma tam zastanawiania się. To nie jest 800 metrów, że można sobie popływać, pozastanawiać się, terererere. Nie, to jest 100 metrów i nara i po sprawie. Czy ty jesteś w stanie w trakcie wyścigu kontrolować, gdzie są, na jakiej jesteś pozycji i jak daleko są twoi rywale przed nie. tobą albo za tobą? To jest niemożliwe. Nie mam pojęcia, gdzie kto jest, dlatego to jest tylko i wyłącznie walka z samym sobą. To ja jestem ja i ja muszę zrobić więcej niż mogę, niż mam siłę. A jak ty łapiesz orientację po nawrocie, gdzie jesteś? Bo to też jest dla mnie troszeczkę abstrakcja, że robisz fikołka w wodzie i jednak musisz płynąć prosto dalej. No muszę spłynąć do którejś liny. Najczęściej spływam, jak płynę grzbietem, to spływam do lewej ręki, tak się przyzwyczaiłem. No i muszę tą linę kontrolować. Właściwie no ktoś, kto widzi, to może się jakby kierunkować tym torem, tą linią, która jest tam namalowana, no nie, między linami na podłodze, na dnie, no i to jest spoko, płyniesz sobie, jest fajnie. Natomiast jak nie widzisz, to musisz jakoś utrzymać tą prostą linię i najczęściej po prostu trzymasz się którejś liny, bo to ci jakby gwarantuje to, że nie będziesz płynął zygzakiem, ponieważ no jakby jak popłyniesz zygzakiem, no to nie płyniesz 100 metrów, tylko 105, to jest strata czasu zwyczajnie, więc warto się trzymać którejś liny. O, tutaj pani idzie dla nas z deserkiem. Czekoladowa parfum, beza, kokosowa, kajmak. Przepysznie. Dziękujemy bardzo. Tak, mamy ciasteczka owsiane z rodzynkami. Proszę bardzo, daję ci widelczyk tutaj. To dziękuję. Tak. No powiem szczerze, że to jest dobre. Co jest twoją mocną i twoją słabą stroną w trakcie
zawodów. Masz teoretycznie tylko, tak jak mówisz, minuta z hakiem, ale zawsze są osoby, które są lepsze w czymś, a gorsze w czymś. Czym ty tracisz, a czym nadrabiasz? Tracę na pewno warunkami fizycznymi. Nie jestem urodzonym pływakiem, nigdy już nie będę. I tak naprawdę to trochę naciągam prawa natury, bo bo nie mam warunków. Mam krótkie ręce, krótkie nogi. W ogóle to jestem nierozciągnięty, także właściwie nie wiem. Jak to jest możliwe, że ty w ogóle pływasz osiągasz takie wyniki? Wiesz co, chyba moim atutem jest to, że ja po prostu się nad tym nie zastanawiam. Ja po prostu wchodzę i robię, co mam zrobić i wychodzę, będzie co będzie. Jasne. Jakby przed startem godzę się na każdą ewentualność. Mówię sobie, a choćbym miał ostatni przypłynąć i co z tego? Przecież nikt mi głowy nie utnie na mecie za to, nie? To może jest nieco niezgodne z tą amerykańską szkołą, gdzie oni po prostu wychodzą jak po swoje, oni wiedzą, jestem mocny i po prostu wjeżdża tam i rozszarpuje, nie? No ale wiadomo, że każdy ma swój sposób, mnie akurat pasuje taki i jest okej. Okay. Wiadomo, że zawsze jest taka czy inna presja, no bo im lepszy wynik, to jest tym większe stypendium, to są pieniądze, za które ja później żyję cały rok, więc to nie jest tak, że to nie jest ważne, to ma bardzo poważne konsekwencje, jak ja wystartuję, przecież za coś też muszę żyć, a u nas nie ma tak jak u sportowców pełnosprawnych, że sponsorzy się na nas rzucają. Ja akurat współpracuję z firmą Ursus, która jakby zaspokaja te moje podstawowe potrzeby. Dzięki nim właściwie mogę trenować, bo teraz na treningi dojeżdżam trochę dalej i też muszę sobie trochę tam dołożyć do tego, żeby mieć tor dla siebie do dyspozycji. Jakby Ursus tutaj naprawdę się wielkim serduchem prezes Zarajczyk wykazał, bo gdyby nie on, to nie bardzo by mnie było stać w tym momencie, żeby kontynuować ten trening. Na stypendium mogą liczyć ci sportowcy, którzy zakwalifikowali się do finału w swojej konkurencji, czyli są w ósemce. Jasne. No i teraz w zależności jak wysokie jest to miejsce, to są tam też odpowiednie przeliczniki dla każdego miejsca, w zależności od ranki zawodu, więc to jest wszystko jasna sprawa, nie? To są niezłe pieniądze, bo spokojnie można przeżyć. To trzeba powiedzieć otwarcie. Natomiast na pewno nie da rady tymi pieniędzmi zaspokoić swoich potrzeb treningowych. Pełnosprawni sportowcy to chyba trochę na to nie zwracają uwagi, bo mają to stypendium, ale mają mnóstwo sponsorów, nie, zewnętrznych. To w ogóle nie mają takich przemyśleń jak my, jak ja, nie, że muszę sobie kalkulować, kombinować, myśleć. Sporo się działo, szczególnie po igrzyskach. Było sporo mediów, spotkań, rozmów, wywiadów. Natomiast ja mam cały czas wrażenie, że raczej to jest traktowane jako ciekawostka, jako materiał, który można pokazać ludziom, żeby ich zmotywować, żeby pokazać, że ktoś ma tam jakieś ograniczenia, mimo to sporo robi, że to jest takie super wow, ale to jest cały czas w kategoriach takiej właśnie ciekawostki, a nie tak naprawdę materiału promocyjnego, czy materiału na marketing dla określonej marki. To jak oglądałem ciebie i oczywiście opowiadałeś o tym 1500 tysięcy razy. Odnośnie tego dotykania ciebie, żebyś ty wiedział, gdzie jest nawrót. Czy bywają takie sytuacje, że na przykład nie spodziewasz się, że już cię trener dotknie i musisz robić nawrót, albo finiszować? Czy dla ciebie to jesteś gotowy na to zawsze, czy są jakieś na przykład takie momenty zaskoczenia, że on cię dotyka tą piłeczką, czy jak to... Nie, to nie może być dotknięcie, to musi być uderzenie. Okay. Musi być uderzenie lepiej, mocniej niż lżej, bo jak woda neutralizuje, nie? Woda to wszystko wycisza, natomiast jak człowiek jest w ferworze walki, to dotknięcia to by też nie poczuł. To musi być uderzenie, żebym ja dostał konkretny bodziec, żeby mnie to też jakby pobudziło do tego, żebym wykonał ten nawrót automatycznie, bo ja też płynąc nie czekam na to uderzenie. Ja muszę po prostu płynąć jak najszybciej i w momencie jak przychodzi ten moment, że trener stojący na brzegu mnie tą pałką tam pyk, to ja muszę automatycznie wykonać ten nawrót, co powoduje, że to musi być... No to musi być mocne uderzenie, nie? A jak daleko jest od momentu, kiedy dostajesz ściana? To jest bardzo indywidualna sprawa, bo to zależy od każdego pływaka, zależy od jego wzrostu, zależy, czy robi nawrót automatycznie, czy robi jeszcze napłynięcie. To jakby się wszystko
dopasowuję do specyfiki zawodnika. W moim wypadku to jest mniej więcej tak, że ten nawrót robię dosyć blisko, jak już jest mniej więcej jeden ruch do ściany, także trener widzi, że kolejny rzut ręką to już by była ściana, no to wtedy dostaję... Czyli też od niego trochę zależy? Nie, no to jest bardzo ważne. To jest akurat taki przypadek rzadko, myślę, występujący w sporcie, gdzie mój start jest mocno zależny od jeszcze dwóch osób, od tak zwanych taperów, ponieważ to z angielskiego się nazywa, że to jest tapping, tapowanie, czyli po prostu uderzanie tym kijem. No. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Tak, z różnych rzeczy to się robi, czy na przykład korzystamy z wędek, bierzemy ten szkielet od wędki, zewnętrzny cały, bo on się fajnie rozkłada, na końcu się dokleja piłeczkę tenisową, oklejoną jakąś tam taśmą. No i tym się obrywa po prostu. Czytałem i słyszałem w jakimś wywiadzie wcześniej twoim, że nie możecie dowiedzieć się o miejscu, które zajęliście, jak jesteście w wodzie. Dlaczego jest, czemu trener nie może ci krzyknąć, jesteś drugi, tylko dopiero musisz przepłynąć pod tymi liniami całymi oddzielającymi tory, wyjść z basenu i dopiero może ci powiedzieć. Chociaż słyszałem, że podobno ci powiedział. No wiadomo, że każdy przepis się delikatnie obchodzi. Jakiś to tam sens ma swój, ponieważ jest ustalone tak, że trener wiadomo, że musi podprowadzić zawodnika do słupka, bo sam nie trafi. Ale generalnie tendencja jest taka, że zawodnik z trenerem nie powinien się komunikować, czyli powinna być cisza, spokój. No tak jest, żeby była zachowana ta jakby atmosfera startu, prawda? Jasne. Wszystko ma być jak najbardziej wyciszone i jak najbardziej minimalne. No i dlatego raczej nie wolno zrobić czegoś takiego, że trener tak jawnie mówi: o stary, jesteś tam drugi, o cieszy się, klepie cię po głowie czy coś. Nie, nie, nie. Najczęściej tak w świetle właśnie przepisów to powinno wyglądać tak, że ty wychodzisz z wody i dopiero się dowiadujesz, nie? No ale wiadomo, że każdy to tak po cichu obchodzi i tam się zawsze szepnie, który tego, ja udaję, że nie wiem. Właśnie oglądałem to i zagrałeś to mistrzowsko. To znaczy na igrzyskach to akurat poważnie nie wiedziałem, okay. Bo było tak głośno, że ja nie byłem w stanie nic usłyszeć i wypływając, przechodząc przez te tory pod linami, tak sobie myślałem, kurde, już jest po wszystkim, ja nie wiem, co się stało, makabra, nie? Dopiero wychodzę tam, trener przyszedł, co się dzieje, co się w ogóle stało? On mówi, drugi, o, ale jazda, ale fajnie. Ale wychodząc z wody nie wiedziałem. Czy pływanie pojawiło się w twoim życiu dzięki tacie i bratu, który też pływał? Czy mama tam ingerowała? Czy skąd w ogóle akurat pływanie? Jest milion innych sportów. No jest milion innych sportów, ale... I do innych mógłbyś mieć też predyspozycję, bo mówisz, że nie jesteś powiedzmy stuprocentowo profilowo pływakiem, więc czemu akurat pływanie? Myślę, że do wielu sportów miałbym większe predyspozycje niż do pływania. To jest fenomenalne. Mistrz świata, srebrne olimpijskie i mówi, że nie ma predyspozycji. Jezus, też chce nie mieć predyspozycji do czegoś i być najlepszy na świecie. To jest, słucham. Ale wtedy była obsada taka skromna. Dobra. To znaczy, to właśnie jest to, co powiedziałeś, że mój tata i brat byli pływakami, a jako, że moi rodzice od początku mieli takie podejście do mnie, że nie będą się kierować moją niepełnosprawnością, no tylko tym, że jestem dzieciakiem, który ma się rozwijać i normalnie brać udział czynny w życiu, cieszyć się tym dzieciństwem, i też zaprowadzili mnie na naukę pływania. Myślę, że moje dzieci w przyszłości też na pewno spróbują basenu. Może nie będę ich jakoś specjalnie zmuszał, jak nie będą chciały, bo... Wiem, czym to pachnie, ale na pewno warto dziecku pokazywać jak najwięcej. I to są właśnie moi rodzice, którzy zapoznawali mnie ze wszystkim. Między innymi też z basenem. Tak jak zaprowadzili mnie na basen, tak nauczyli mnie jeździć na rowerze. Tak, nie wiem, zapoznawali mnie z różnymi rzeczami w życiu. Tak, mama od małego jeździła ze mną, jeszcze jak byłem w wózku, po parkach opowiadała mi, później zabierała mnie ze sobą na przejażdżki rowerowe na takim wypasionym różowym foteliku. I to właśnie jest to, że byłem zapoznawany ze wszystkim, żebym wiedział, jakie są możliwości. Ja się urodziłem słabo widząc, miałem szczątkowe widzenie na takiej zasadzie, że na przykład byłem w stanie odróżnić chodnik od trawnika, trawnik od ulicy. Byłem w stanie zobaczyć zarys czyjejś osoby, odróżnić powiedzmy kolor twarzy od koloru włosów, ale już na przykład wielkości ust, nosa, no to nie ma szans. Takich szczegółów nie byłem w stanie dostrzec. No i jakby ten wzrok mi powolutku zaczął później zanikać, bo to było jakby wiadome, że on zaniknie. Zresztą zawsze jak rodzice rozmawiali z lekarzami, jak jeździliśmy na kontrolę do Warszawy,
ja po prostu zawsze chciałem przy tym być. No nie wiem, mnie to jakoś nie bolało, a lubiłem wiedzieć. Lubiłem wiedzieć i chciałem wiedzieć, dlatego byłem gdzieś przygotowany na to, że przestanę widzieć i rodzice tego też przede mną nie ukrywali. Dlatego zniosłem to, myślę, bardzo godnie. No, w momencie, kiedy na rowerze wjechałem do rowu i zorientowałem się, że go nie zauważyłem, to stwierdziłem, że trzeba rower odłożyć. Można się skrzywdzić. Było mi trochę szkoda, bo lubiłem jeździć bardzo. Próbowałem jeszcze, no ale tam skończyłem na jakimś samochodzie zaparkowanym. Było słabe. O nie, mówię, mamo, już nie pojeżdżę chyba. Później jeszcze pamiętam, że próbowałem coś rysować w szkole, ale w końcu coraz bardziej mi te barwy na kartce zaczęły się rozmywać. No i kiedyś kredki odłożyłem. Koniec, nie dam rady. Ale nauczyciele wtedy wpadli na świetny pomysł. No to jak nie, wy możesz rysować, będziesz wyklejał z bibuły. No i zacząłem wyklejać z bibuły. Raz to mi pani takiego bałwana narysowała, że wielkiego, że cała rodzina wyklejała pół wieczora, żeby go obrobić. Zawsze tak jest, nie? Że dzieci przynoszą jakieś takie plastyczne rzeczy do domu i rodzice potem to muszą biednie robić. Opowiedz mi teraz o twojej płycie. A płyta wyszła. Koniec tematu. Nie, no tak na początek. Nie, okej. Okay. Płyta wyszła, to jest w pełni legalny materiał. Długo nad nim pracowałem. Bardzo fajny teledysk. Cieszę się, dziękuję. Pozdrawiam Maxa, który był jego jakby pomysłodawcą, bo ja jestem ułomny graficznie i nie mam o tym pojęcia, więc muszę się na kimś zawsze tutaj opierać, ale fajnie. Cieszę się właśnie, że się podoba, bo jest trochę takiego pozytywnego odzewu. W ogóle rap to jest taka moja zajawka już od dawien dawna. Ja miałem chyba z 11 czy 12 lat, kiedy sobie stwierdziłem, i rapsowałeś? Ale fajnie, mówię, też bym chciał tak jak oni, tak fajnie, nie? Porymować sobie. No ale teraz tak naprawdę dopiąłem swego, że nagrałem płytę taką, którą uznałem za godną tego, żeby była już faktycznie legalna i w pełni prawna, jeżeli chodzi o wszystkie formalności. No i jest klip, jest cała płyta na węch. Myślę, że to jest całkiem ciekawy materiał, bo to nie jest tak, że poruszam tam tylko tematy związane z moim niewidzeniem. Akurat tak się złożyło, że wybrałem na numer taki, powiedzmy, singlowy, ten widzieć czy nie widzieć. Ale materiał jest mocno zróżnicowany, jest klasyczny, lubię stary, dobry rap, oldschoolowy. Zresztą cała płyta jest do nabycia przez stronę na www.nawęch.pl. Można sobie wejść, kupić. No i tylko jeszcze dodam, że mam nadzieję, że niedługo wejdę gdzieś w jakąś dystrybucję cyfrową, może jakiś Spotify i tak dalej. No właśnie, wypuściłeś płytę, ale co dalej? Mówisz, tak? Spotify, jak planujesz promocję tej płyty, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym, że ty rapujesz? No właśnie, na pewno kolejnym krokiem to będzie wejście na te platformy cyfrowe, ponieważ dzisiaj to wiedzie prym. Płyty fizyczne kupują ci, którzy są jakimiś tam pasjonatami i lubią mieć te płyty fizyczne. Natomiast nie ma to się oszukiwać, że jest to dużo ludzi, bo raczej wszyscy słuchają cyfrowo przez internet. No dzisiaj tak jest. Dlatego na pewno wejście w internet z całą płytą. Myślę, że trzeba będzie nakręcić drugi klip. Zobaczę, jak mi się to finansowo zamknie, ale to też wszystko sam finansuję. To jestem jakby zupełnie niezależnym twórcą i też muszę jakby kalkulować. Ale na pewno warto będzie podeprzeć ten materiał drugim obrazkiem. Jakoś tak paradoksalnie dzisiaj się zrobiło, że muzyka bez obrazków nie ma sensu, znaczy nie idzie, co jest dla mnie w ogóle jakąś tragedią, bo to... Czy ty byłeś jak prawdziwy raper, życie na osiedlu, na czepaku i te sprawy, taki właśnie niegrzeczny nie. Chłopak? Nie, wręcz przeciwnie, ja nie jestem chłopakiem z ulicy, ale to właściwie nie ma znaczenia, bo można być z ulicy, można być z dobrego domu. Uważam, że jakby rap to jest pewien sposób myślenia. Przede wszystkim to jest bardzo swobodny przekaz. Mówienie o wszystkim, wykładanie swoich przemyśleń, łączenie ich z dźwiękiem, no i szczerość, prawdziwość. To na tym rap polega, ale z jakiego środowiska kto pochodzi, to ma jakby drugorzędne znaczenie. Słyszałem, że medale się różnią od siebie olimpijskie. Czym? Mhm. Tak, to w ogóle to jest trochę fajna historia, bo organizatorzy Igrzysk Paraolimpijskich chcieli skonstruować tak medale, żeby one oddziaływały na różne zmysły, nie tylko właśnie na wzrok, no bo zdarzają się tacy, co nie widzą i fajnie byłoby ich jakoś też ująć w tych medalach. Dlatego każdy kolor, złoto, srebro i brąz, mają różną fakturę. Można je odróżnić dotykając. Każdy kolor jest właściwie inny w dotyku. A oprócz tego one coś tam w środku mają takiego, że jak się potrząśnie tymi medalami, to grzechoczą.
I co ciekawe, każdy kolor wydaje inny dźwięk. To grzechoczenie jest inne w przypadku każdego koloru. A jakie plany tak na... Wiem, że na Mistrzostwa Świata się będziesz przygotowywał, pewnie na Olimpiady też, tak? No celuję w Tokio w 2020 roku. Realne szanse są, żeby tam powalczyć? Na wyjazd myślę, że tak. Na wyjazd, jeżeli nic złego się nie przydarzy zdrowotnie, to są spore szanse. Natomiast, żeby powalczyć, to... No, uczciwie mówiąc, muszę ten swój grzbiet jakoś naprawić. Brakuje takiej iskierki. Zdaję sobie sprawę, że w takiej dyspozycji jak teraz będzie mi bardzo ciężko na igrzyskach i muszę to jakoś pozbierać do kupy, żeby tam się liczyć z przodu. Co się stało z polskim pływaniem tak ostatnie 5 lat? Nie mówię, że tam nie mamy jakichś osiągnięć, ale ogólnie patrząc na to, co się działo kiedyś, to raczej pływacy przywozili więcej medali. Ja tutaj nie chcę się, że tak powiem, wychylać. To już jest pytanie do trenerów. Natomiast no, pracują wszyscy ciężko. Widocznie jest chwila przestoju, ale osobiście znam wielu pływaków, którzy naprawdę są oddani sprawie i grzebią w tej wodzie, ile tylko się da. No i cóż, no... Ważne, żeby nie przestać wspierać. Mamy taką polską mentalność trochę, że jeżeli coś przestaje iść, to przestajemy się interesować, odwracamy się. Ktoś, kto był kiedyś super, jak miał wyniki, jak już ich nie ma, to nagle nie jest super i już tam nie bardzo się zwraca uwagę na taką osobę. Właśnie dlatego u nas ciężko zapracować jest na swoje nazwisko, nawet mając wyniki, bo gdzieś jakby piłka nożna jest cały czas traktowana jako sport narodowy, a to jest nieprawda. Ja nie mówię, bo ja sam lubię piłkę nożną, natomiast nie uważam jej za sport narodowy, bo po prostu nim nie jest. A warto poświęcić uwagę tym, którzy robią naprawdę dobre wyniki. Dlatego bardzo mi się podoba twój cykl. Przedstawimy cię w samych superlatywach. Czego mogę ci życzyć? Cierpliwości. To wystarczy. Cierpliwości. Życzę cierpliwości i poskładania grzbietu. Dzięki ci bardzo za rozmowę. O tak, dzięki wielkie. Czy może chcesz coś jeszcze od siebie dodać takiego? Myślę, że mocno wyczerpaliśmy wiele tematów, a jeszcze może zdarzy się kiedyś pogadać. Jasne, jedyne oczywiście. Co mogę powiedzieć, to zachęcam do sprawdzenia płyty. Myślę, że to jest dobry rap. No i cóż, no i trzymajcie się wszyscy. Niech moc będzie z wami. Among the favourites for the gold, but he swims alongside 24-year-old Wojciech Makowski of Poland. The man from Kielce, bronze medalist at the World Championships, is an enormous football and handball fan. Very good reaction from Jeremy McClure. The man from Perth gets away very strongly going in lane 5, but immediately into his stroke, Bradley Snyder of United States going along particularly powerfully. And alongside him in lane 7 is Viktor Smirnov, bronze medalist of 2012. But going in lane 2, Dmytro Zalewski, not to be discounted, showing that he's got the ability to defend this title despite swimming on one of the outside lanes. The two-time world champion is looking to get to the turn first. The tapper comes down on the swimmer, gives him an indication of how close he is to the wall, successfully makes the turn, and indeed it is Zalewski, but a very good turn as well for Makowski. Well, it's incredibly close for the silver and bronze, but it's still leading at the moment. Zalewski, he's opening up that lead again. Closed the gap on the turn, but now starting to come back. Makowski, the favourite in this, the fastest qualifier. I think he's got too much to do. Zalewski is still in the lead. Looking well ahead of the world record time. Zalewski going for it, looking to successfully defend the gold he won, and he's going to do it in world record time. Zalewski touches ahead of Snyder for the United States. It's a dead heat with Makowski. It's a dead heat. Well, Wojciech Makowski stands by the poolside with officials. And he hears that he's just won the silver. He's just been told he's won the silver. So too Bradley Snyder. Widzieć czy nie widzieć? Oto jest pytanie. Z Hamleta ten dylemat zrobiłby plamę na ścianie. Wiem, że wyboru nie ma, no to złapałem za łeb.
to co mogłem złapać i masz mój poprzedni chleb. Widzieć czy nie widzieć, o to jest pytanie. Z Hamleta ten dylemat zrobiłby plamę na ścianie. Kto z nas ma gorzej, nie był, bym taki pewien. Może oczy ci otworzę, bo czy czujesz się najlepiej?